Panie Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy Polska zwyciężyła na szczycie Rady Europejskiej, czyli organu, który zrzesza rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, spotyka się regularnie po to, aby ustalać Razem z instytucjami europejskimi pozostałymi, czyli Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, jak ma wyglądać Unia Europejska, jakie ma być prawo i co robić dalej, jak reformować Unię Europejską, aby prowadzić naprzód integrację europejską. I w dniach 10-11 grudnia odbyła się kolejna Rada Europejska. W centrum dyskusji był oczywiście koronawirus, pandemia, rozwiązania na rzecz walki z koronawirusem. Pomoc gospodarcza i finansowa po to, żeby gospodarka europejska znów się rozpędziła, i Unia Europejska chce użyć do ochrony gospodarki także polityki energetyczno-klimatycznej. Uznaje, że Europejski Zielony Ład, czyli nowy pomysł na gospodarkę europejską, która ma być coraz bardziej zielona, nie tylko w energetyce, nie tylko za pomocą odnawialnych źródeł energii, ale cała gospodarka ma się zmieniać, dekarbonizować. Dążyć do celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ten sposób ma także się rozwijać szybciej, a nie wolniej. Właśnie dzięki polityce energetyczno-klimatycznej skierowanej na transformację energetyczną Europa ma się rozwijać szybciej. I rzeczywiście tego Europa chce. Rozmowy o koronawirusie w Polsce zeszły na drugi plan z tego względu, że Polacy spierali się o zasady praworządności, o to, czy polskie prawodawstwo jest zgodne z unijnym i Ile może zrobić w tej sprawie Komisja Europejska? Polacy spierali się z Komisją Europejską o to, na ile Komisja może ingerować w prawodawstwo polskie, narzucać różne rozwiązania, a nawet blokować środki unijne, jeżeli te rozwiązania nie byłyby przyjmowane w Polsce. To jest dyskusja na inny temat niż ten, który nas interesuje dzisiaj. Warto w tym kontekście dodać tylko, że Polska doszła w końcu do kompromisu i ten kompromis otworzył drogę także do porozumienia w sprawie polityki energetyczno-klimatycznej. Czy Polska zwyciężyła tę Radę Europejską? Na pewno Polska ustąpiła w sprawie praworządności, ale kilka spraw udało się załatwić. Polacy ustąpili w sprawie podwyższenia celu redukcji emisji CO2. To znaczy Komisja Europejska zachęcała kraje członkowskie, aby te podpisały się pod unijnym celem podwyższenia poziomu redukcji emisji CO2, czyli planu obniżenia tej, emisji z 40 do 55% w 2030 roku. Oznacza to mniej więcej tyle, że polska i europejska gospodarka ma się dekarbonizować szybciej, żeby osiągnąć większą redukcję w 2030 roku i pod tym celem podpisały się kraje członkowskie. Natomiast w zamian za to ustępstwo Polska uzyskała także kilka rozwiązań korzystnych dla siebie. Po pierwsze, Komisja Europejska i inne państwa członkowskie zgodziły się. Że na drodze transformacji energetycznej nie musimy robić od razu skoku ku odnawialnym źródłom energii. Możemy iść ewolucyjnie do celu całkowitej dekarbonizacji, wykorzystując na tej drodze na przykład energetykę gazową i infrastrukturę gazową. W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej z grudnia mamy zapisy o tym, że gaz może być narzędziem transformacji, czyli na przykład taki gazociąg Baltic Pipe może posłużyć do dostaw gazu do Polski, która wybuduje elektrownie gazowe. Które będą zabezpieczać elektrownie odnawialne, odnawialne źródła energii. I to też jest sposób na transformację dopuszczony w konkluzjach Rady Europejskiej, i jest to plus dla Polski, korzyść Polski, którą wynegocjowała ona, ale także inne państwa, które chcą używać przecież dalej gazu, chociażby Niemcy. Tylko że Niemcy chcą używać tego gazu z Nord Stream 2, ale to też inna opowieść. Kolejna korzyść, którą Polska wynegocjowała, w konkluzjach Rady Europejskiej to zapisy o darmowych uprawnieniach do emisji CO2. Polska Energetyka ma mieć więcej darmowych uprawnień, czyli większą pulę pozwoleń na to, że będzie emitować, czyli niższe koszty polityki klimatycznej w nadchodzących latach. Czyli pomimo przykręcenia śruby polityki klimatycznej, Polacy mniej wydadzą na opłacanie emisji CO2 ponadprogramowej, a zatem będą mieli więcej pieniędzy w portfelu, na przykład na inwestycje w energetyce. Właśnie w transformację energetyczną. To spełnienie postulatu sektora elektroenergetycznego w Polsce na czele z polską grupą energetyczną, która domagała się właśnie takiego rozwiązania na Radzie Europejskiej. Udało się wynegocjować środki na Fundusz Transformacji Energetycznej, to znaczy pieniądze na to, żeby regiony pogórnicze, regiony, które będą pozbywać się węgla, miały środki na to, pieniądze na to, żeby Uniezależnić się od węgla, inwestować w nowe obszary gospodarki. Odnawialne źródła energii, ale nie tylko. Różne rozwiązania, które pozwolą dać pracę ludziom, którzy będą wychodzili z wygaszanego sektora węglowego. Można powiedzieć, że z punktu widzenia energetyki Polacy obronili się w Brukseli, zgodzili się na więcej, ale w zamian też dostali więcej. I to dobrze, bo transformacja energetyczna jest obiektywnym procesem technologicznym, to znaczy odchodzenie od paliw kopalnych, Wynika między innymi z tego, że technologie odnawialne są coraz tańsze. Pozostaje do rozstrzygnięcia tylko, w jaki sposób je stabilizować. Jak stabilizować niestabilne źródła odnawialne, które nadal zależą od pogody? Czy wystarczą magazyny energii, kiedy one wejdą na komercyjną skalę? Czy użyć wodoru? Jeżeli tak, to jakiego wodoru, który jest dozwolony, który nie? Czy importować? Czy z Rosji? To są kolejne nowe dylematy, które będą trapić polityków zajmujących się energetyką, ale na dzień dzisiejszy. Udało się popchnąć tę dyskusję naprzód i Polska w zgodzie z innymi państwami członkowskimi przyjęła konkluzje, które pozwolą w 2021 roku realizować budżet, reformować energetykę i odbudowywać gospodarkę po tym, jak w końcu, miejmy nadzieję, wydobędzie się ona z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. I tego sobie i Państwu życzę. To wszystko w dzisiejszym Energy Drink. Zapraszam na następny już za tydzień.